domach Beni i Wandzi szykują się na wielkie święto. To sam marszałek Józef Piłsudski do Sejm przyjedzie. Ależ oczekiwanie, krzątanina, ależ radość. Jest już samochód, nadjeżdża od strony Suwał. Przez bramy triumfalne, wśród zieleni i kwiatów, przy dźwiękach orkiestry wojskowej wita marszałka chlebem i solą burmistrz miasta Jan Mitak. Wspólnie z nim witają szczególnego gościa mieszkańcy, odświętnie ubrani, tłumnie zgromadzeni, wszelkich stanów i narodowości. Naczelnik państwa wyraża szczerą wdzięczność za gościnne przyjęcie i radość z odrodzonej Polski. Dzisiaj nikt już nie żyje spośród tych, którzy tego pamiętnego popołudnia 13 września 1919 roku witali marszałka w Sejmach. A jednak żywa jest ciągle i przekazywana kolejnym pokoleniom pamięć o tym wydarzeniu.